Od 1 marca w Kielcach wprowadzony zostanie system segregowania odpadów na 5 frakcji. Do tej pory do pojemnika lub worka zielonego wrzucaliśmy szkło, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, do brązowego odpady ulegające biodegradacji, zaś do czarnego odpady zmieszane. Teraz mieszkańcy segregować będą również papier, który ma trafiać do pojemników bądź worków niebieskich. Po 1 marca do pojemników niebieskich wkładamy czysty papier, czystą tekturę, jednorodny papier. To taki, który nie zawiera innych elementów. Na przykład kupujemy w supermarkecie chlebek, on jest ładnie opakowany w papier z okienkiem z folii. Wówczas taki papier ląduje dalej w pojemniku żółtym, ponieważ to jest odpad wielomateriałowy, nie składa się tylko i wyłącznie z papieru. Podobnie, gdy mówimy o pudełkach, opakowaniach po sokach kartonowych, po mleku, są to dalej opakowania wielomateriałowe, wrzucamy je do pojemnika żółtego. Zdaniem przedstawicieli spółki Enery Surowce zmiany będą dla Kielczan udogodnieniem. To, co bezpośrednio dotyczy mieszkańców, czyli pewne zmiany w harmonogramach zrobione są w taki sposób, z zachowaniem absolutnie niemalże w pełni dotychczasowych terminów odbioru, więc one będą niemal niezauważane. A szereg udogodnień, tak jak nowe, bardzo czytelne, duże oznaczenia pojemników, jak dodatkowe worki, które będą dystrybuowane, jak nowe samochody, no to są wszystko zmiany, które idą naprzeciw potrzebom mieszkańców, więc należy je traktować jako zmiany na lepsze i udogodnienia przede wszystkim. A na początek realizacji zapisów nowego przetargu bonus dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że przy odbiorze od mieszkańców worków zostawiamy worek do wymiany. To się nie zmieni, w dalszym ciągu będziemy pozostawiać worki na wymianę, ale dodatkowo na początku każdego roku kalendarzowego, tym razem zaczynamy jakby nową umowę od marca, więc dopiero teraz dystrybuujemy, mieszkańcy dostaną pakiet worków do zbierania odpadów na cały rok każdej frakcji, czyli 4 kolorów oddzielnie segregowanych. To znaczy, że dla każdego mieszkańca komplet 40 worków dodatkowo będzie przez nas dystrybuowany, jak mówiłem, już od przyszłego poniedziałku sukcesywnie dostarczany mieszkańcom. Chodzi o to, aby do segregacji zachęcać i aby sortowanych odpadów było jak najwięcej. Do tego gminy zobowiązują przepisy. Za rok 2017 mieliśmy poziom zbiórki określony przez rozporządzenie, które akurat tego dotyczy, na poziomie 20%. W roku obecnym, czyli w 2018, ten poziom rośnie do 30% i w kolejnych latach również o 10% rocznie do 2020, gdzie będzie to połowa. Więc ten przeskok o 10% jest naprawdę ogromny i będą miały gminy wielki problem z tym, żeby go uzyskać. W przypadku miasta mamy nadzieję, że uzyskamy ten 30% wskaźnik w tym roku bez większego problemu, ponieważ już w zeszłym roku mieliśmy 27%, więc jest to niewielki skok dla nas. Natomiast nie myślimy o tym roku, tylko o roku przyszłym i kolejnych. I tutaj problemy się zaczną, więc musimy bardzo mocno edukować mieszkańców, żeby chcieli segregować odpady. Ta edukacja prowadzona jest od lat chociażby w kielskich szkołach. W najnowszej kampanii promującej segregację odpadów, tego jak dbać o czyste środowisko, dzieci uczy kapitan Porządek. Zadaniem spektaklu realizowanego przez zespół Teatru Lalki aktora Kubuś, któremu towarzyszą książeczki, malowanki, gry i maskotka, jest wpajanie dobrych nawyków od najmłodszych lat. Dzieci przekazują je też swoim rodzinom. To procentuje. Procentują również wprowadzane w Kielcach rozwiązania dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który jest uważany za wiodący w Polsce. Nieodłącznym elementem tej naszej wyjątkowej pozycji jest to, że od 20 lat mamy praktycznie tego samego partnera. Możemy dalej współpracować i doskonalić ten system. Mamy pełny monitoring i nieruchomości, i pełny monitoring i system, który gwarantuje przejrzystość, kontrolę terminów odbioru odpadów, jakie to są odpady. I z każdym nowym kontraktem doskonalimy to, wyciągając wnioski z poprzednich. Zmiany w systemie segregowania odpadów na 5 frakcji nie powodują zmian cen za odbiór odpadów. 9,50 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 12 za niesegregowane. Mieszkańcy nie będą też musieli składać nowych deklaracji. Do tego zobowiązani są do 1 marca jedynie właściciele firm.